Cześć moi drodzy, dzisiaj będzie typowo coachingowy vlog, także jeśli was to nie interesuje, to nie musicie oglądać i sobie go przerzućcie dalej. A czemu wracam do was takim typowo coachingowym filmem? Dlatego, że ostatnimi czasy często rozmawiam z moimi klientami, czy tak samo z ludźmi z mojego otoczenia, czy to są przyjaciele, czy znajomi, czy jacyś w ogóle obcy ludzie. I zauważyłem, że jest cały czas ta sama tendencja jakby takiej małej pewności siebie. Chodzi mi głównie tutaj o to, czy w ogóle podejmować ciężkie decyzje i jak to robić. Często właśnie się ludzie do mnie z tym zwracają. I tak zauważyłem, że po prostu jest taka tendencja, że ludzie sami nie potrafią podjąć decyzji. Tutaj wam podepnę te filmiki wcześniejsze, które nagrywałem odnośnie właśnie podjęcia trudnej decyzji. Mam nadzieję, że za bardzo nie wieje, bo troszeczkę dzisiaj wieje. I obejrzyjcie je sobie, jaką decyzję ja podjąłem ciężką właśnie wracając do Polski po 16 latach. Tak samo tam jest w kolejnym filmiku, będzie zaraz też drugi raz podepnę takie jakby działanie logistyczne, w jaki sposób również można takimi matematycznymi jakby działaniami też jakby podjąć taką bardzo ważną, rzeczową decyzję. Sorry, że tak trochę sapię, bo jest upalnie. No i cóż, a dlaczego do was znowu wracam? To jest taka ten brak pewności, taki to jest pewnie brak pewności siebie ogólnie i taki strach przed podejmowaniem tych decyzji. Ale jaka jest ważna kwestia? Po prostu nie możecie obarczać pytaniami. Oczywiście, jeśli to są wasi przyjaciele, czy jakaś najbliższa rodzina, ja rozumiem, że można sobie tak porozmawiać, dopytać się kto co by zrobił i to jest bardzo dobre, oczywiście ja tego nie neguję i tak powinniście robić, ale ta ostateczna decyzja musi być wasza i mając takie problemy z podjęciem ciężkich, życiowych decyzji, po prostu musicie sobie zdać jedną ważną sprawę i to będzie odkrycie normalnie eureka. Czegoś niesamowitego po prostu. Przede wszystkim, większość z was, która mnie ogląda, naprawdę tutaj jest chyba bardzo mało dzieci, a szkoda, mam nadzieję, że ta młodzież też będzie zaglądała, bo jest tutaj, będzie dużo wartościowego materiału. Przede wszystkim właśnie jesteście wszyscy dorośli tutaj na moim kanale, bo widzę jakie są wyświetlenia, kto jaki ma wiek, także począwszy od dorosłych ludzi, czy nawet nastolatków, ale już załóżmy, że to są 20-latkowie wzwyż, aż nawet do 80 lat. Te przesłanie jest do tych, którzy po prostu mają problemy z tym, tak, z podejmowaniem decyzji. Pierwsza rzecz. Czy ja, czy ty, czy wy wszyscy jesteśmy już dorosłymi ludźmi? To trzeba sobie uświadamiać wielokrotnie. Nikt nam nie będzie przychodził z pomocą i zresztą nie powinniśmy tak życia traktować, że ktoś nam będzie wiecznie pomagał w czymś, w załatwieniu roboty, nie wiem, w pomocy, nie wiem, w załatwianiu jakichś różnych spraw urzędowych albo, nie wiem, innych, bo gdzieś tam coś, każdy się boi gdzieś pójść i coś załatwić. Powinniśmy wziąć wszyscy to wszystko na kartę. Przede wszystkim ty jesteś już dorosłym chłopcem, ty jesteś też dorosłą dziewczynką. I trzeba sobie zdać z tego sprawę, że no po prostu jesteśmy dorośli i takie decyzje ciężkie musimy sami podejmować po prostu bez jakiegoś tam marudzenia. Po prostu bierzemy to na klatę czy na damską pierś i po prostu no podejmujemy te decyzje. Nieważne jakie będą, bo świat jest tak skonstruowany, że zawsze będziemy popełniać błędy i zawsze będzie raz w górę, raz w dół. Trzeba sobie z tego zdać sprawę i pamiętać o tym, a wy, moi drodzy, po prostu pamiętajcie o tym, że jesteście już po prostu dorosłymi ludźmi i podejmujecie dorosłe decyzje i bierzecie za nie odpowiedzialność. To wy bierzecie za swoje życie odpowiedzialność, za swoje, że tak powiem,
za swoją drogę życiową. No i no przecież koleżanka za was nie przeżyje życia. Czy mama, tata, czy wujek, kolega, koleżanka, czy jakaś inna rodzina i tak dalej. No to wy kierujecie własnym życiem. Wy jesteście sternikiem i wy za to odpowiadacie. I weźcie odpowiedzialność za swoje życie. A uwierzcie mi, pomimo porażek i jakichś ciężkich sytuacji, zresztą znacie moją historię, to wiecie, jak również bywa w życiu i jest ciężko, ale przynajmniej macie taką świadomość, że podjęliście tą decyzję męską, tak, już tutaj nie zmieniajmy płci i po prostu wyszło czy nie wyszło, ale to wy ją podjęliście i nie bójcie się tego, naprawdę, podejmujcie, bo życie jest... krótkie, no to jest też takie, to można się na tym polemizować. Bardzo szybko leci, to na pewno. I nie ma co tam za bardzo się rozwodzić nad tym, czy po prostu czy będzie źle, albo tak i siak. Jak czujecie to wewnętrznie, to po prostu no, trzeba działać, podejmować ciężkie decyzje. No i takie moje krótkie przesłanie do was tutaj z plaży. No i mam nadzieję, że wam się podobało i jak coś macie ochotę jeszcze mnie oglądać, to wiecie co robić jak zwykle, bo nie ukrywam, że to mi bardzo pomaga się rozwijać i ja jestem bardzo wdzięczny, że tutaj jesteście, także wielkie dzięki i do usłyszenia ponownie raz.